Podam Ci na przykładzie, jeśli ja czuję, że usługa księgowa, nie? Bo tak Usługa księgowa kosztuje, powinna kosztować tak z 2,5 tysiąca złotych. Nie? Tak wydaje mi się, że dla takiej spółki jak moja, to jest mniej więcej 2,5 tysiąca złotych. Nie? tam za pełną obsługę faktur, wszystkiego, ale już wszystko, all inclusive, nie? A ty mi wyskakujesz ceną, no to u mnie będzie kosztować po analizie 1500 złotych. No to ja mówię, cool, nie? jest spoko, fajnie, no to jestem jakby mentalnie, jestem 1000 złotych zarobiony. I w drugą stronę, no jeśli ty mi rzucisz 3000, tysiące, ja bym gotowy na 2,5 tysiąca, no to siłą rzeczy, no może byśmy jakiś tutaj poszukali jakiejś możliwości rabatowania, obcięcia tego i tak dalej. No i z naszego doświadczenia, z naszych też, nie tylko doświadczenia, też publikacji różnych zagranicznych i różnych raportów generalnie, gdzieś tak mniej więcej, nie chcę teraz rzucać statystyką, ale gdybym miał coś przyjąć, to takie 8 na 10 firm generalnie prejsuje się za nisko. W stosunku do, do wartości, którą daje. Tak 8 na 10 firm to ma za niskie te cenniki, nie?